Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś będzie o filtrach. Tak, mam tutaj trzy filtry. Nowości od marki Nakomi, seria Nakomi Next Level. Wszystkie wersja SPF 50 PA 4 plusiki, ale są tutaj pewne różnice. Dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią na temat tych produktów, a oczywiście Wy zadecydujecie, czy je kupić, czy je zacząć stosować, a może też który z nich wybrać i który będzie dla Was najbardziej odpowiedni. No dobra, zaczynamy. Jak widzicie, wszystkie filtry mają identyczne opakowania. Mamy tutaj właśnie takie słoiczki, takie opakowania standardowe z nakrętką w pojemności 50 ml. Różnice między nimi są tutaj w grafice, oczywiście w INSI, ale tak naprawdę wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Fajne opakowania plastikowe, niedrogie, ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że ja wolę opakowania trochę inne, bardziej bym powiedziała tubki, ewentualnie opakowania z pompką, są one wtedy zdecydowanie bardziej higieniczne, ale też wygodne w momencie, kiedy się gdzieś przemieszczamy, wyjeżdżamy, bierzemy jakąś podróżną kosmetyczkę. No tutaj mamy dosyć duże te opakowania, jak widzicie. Na pewno zmiana takich opakowań wiązałaby się też pewnie z podniesieniem ceny, natomiast fajnie by było, gdyby te filtry były mimo wszystko jednak właśnie w takich opakowaniach, albo w tubkach, które są bardziej higieniczne, albo w opakowaniach z pompką. Wtedy nie musimy nic odkręcać, wkładać sobie tutaj paluszka. Na pewno byłoby to fajne rozwiązanie. Natomiast no nie mogę się tutaj też jakoś specjalnie do tego przyczepić. Cena tych filtrów to jest około 40 zł, więc jest to naprawdę niedużo. Więc nie ma się co dziwić, że opakowania mamy takie jak mamy, z charakterystycznym, można by było powiedzieć, też designem właśnie dla marki Nakomi, w bardzo ładnej grafice, bo kartoniki, zobaczcie, wyglądają właśnie tak. Czyli mamy tutaj błękitny, taki niebieski, różowy i powiedziałabym taki morelowy. Kobiece, ładne, takie dziewczęce, nawet bym powiedziała, bardzo ładne grafiki na nich. No widać, że są to produkty takie właśnie w całej tej takiej podobnej szacie graficznej, charakterystycznej dla marki Nakomi. Lecimy dalej. Konsystencje tych produktów są identyczne. Marka podaje taką informację, że są to lekkie filtry wodoodporne i jeśli chodzi o lekkość, to tak, mamy tutaj lekkie konsystencje. Natomiast formuły, moim zdaniem, są bardzo treściwe. Zaraz też przejdziemy do omówienia sobie składów i zobaczycie, jakie są różnice w składach, jeśli chodzi o te produkty. Natomiast konsystencje są identyczne. One są lekkie, ale podczas nakładania na skórę w większej ilości, bo jak wiecie, musimy nałożyć odpowiednią ilość filtra na skórę, te konsystencje fajnie na tej skórze pracują, natomiast trzeba je dobrze rozprowadzić, trzeba je dobrze rozetrzeć na skórze i wtedy one rzeczywiście fajnie na tej skórze będą pracowały. Ta lekkość, o której jest tutaj mowa, ona może być dla Was troszeczkę mylna, bo możecie sobie skojarzyć, że lekki filtr to jest taki, który ma właśnie taką konsystencję bardziej przypominającą mleczko, emulsję. No nie, tutaj mamy konsystencję kremową. Konsystencję kremową, która jest rzeczywiście lekka w formule, ale po nałożeniu jej większej ilości sami zwrócicie uwagę, że jest ona dosyć treściwa. Takie konsystencje na pewno polubią osoby, które posiadają skóry suche, odwodnione, nawet normalne. Nie do końca z taką konsystencją polubią się osoby, które mają skórę tłustą. No tutaj jeśli chodzi o skórę mieszaną, to może być różnie. Ja posiadam skórę mieszaną i powiem Wam, że mi osobiście taka konsystencja nie przeszkadza. Natomiast w przypadku właśnie takich treściwych filtrów, ja jako osoba posiadająca skórę mieszaną muszę trochę odczekać przed wykonaniem makijażu. Tutaj co prawda producent
zaleca, żeby zastosować filtr mniej więcej na 20 minut przed wyjściem z domu, przed wyjściem na słońce, i to jest dobre rozwiązanie. Bo przy takich właśnie formułach, tych konsystencjach tych produktów nie zalecam Wam nakładania ich bezpośrednio przed makijażem. Dlatego, że wtedy zobaczycie, że podkład czy jakiś krem BB może się na nich rolować. Natomiast słuchajcie, jeśli odczekacie sobie te 20 minut, 15 minut i poczekacie, aż ta konsystencja zacznie pracować na skórze i ona się też odrobinę wchłonie, wtedy naprawdę, uwierzcie mi, nakładanie kremu BB, kremu CC czy podkładu bardziej treściwego, mniej lżejszego jest niesamowicie przyjemne. I mogłabym nawet powiedzieć, że te filtry stanowią swego rodzaju bazę pod makijaż. Tylko tak jak mówię, musicie trochę odczekać, zanim ten makijaż wykonacie. Moja propozycja jest taka, jak wstajecie rano, idziecie pod prysznic, szykujecie się, robicie swoją pielęgnację, nałóżcie sobie od razu po tej pielęgnacji filtr, a później jakaś kawka, szykowanie się, ubieranie i dopiero makijaż. I wtedy zobaczycie, że to tak naprawdę ma sens, ta konsystencja ma sens i nie będzie Wam przeszkadzała. Kolejna ważna sprawa, czy filtry bielą? Nie. Słuchajcie, one mają wszystkie taką samą konsystencję w takim lekko żółtym zabarwieniu. Ale podczas rozsmarowywania na skórze takiego filtra on zaczyna zmieniać ten kolor swojej konsystencji z tej lekko żółtej, przechodzi w lekko białą, a później jest całkowicie transparentny na skórze, więc nie ma też tego efektu właśnie wybielania, którego bardzo często się obawiamy. Zresztą tutaj nie ma też takich filtrów, które dają właśnie ten efekt wybielania na skórze, przez co też filtr nie przebija pod podkładem, nie widać go, chociaż muszę Wam powiedzieć, że daje taki efekt ładnego blasku na skórze. I w połączeniu z delikatnym kremem BB lub kremem CC, ten taki efekt rozświetlenia na skórze jest bardzo naturalny i bardzo przyjemny. Oczywiście on znika w momencie, kiedy nałożycie sobie podkład. Im bardziej kryjący, tym mniej go widać. Ale w takim codziennym makijażu, kiedy nie musicie nakładać na siebie tony podkładu lub też bardzo mocnego podkładu, ten efekt jest przyjemny, jest ładny. Podkład wygląda, krem BB, krem CC wygląda naprawdę bardzo ładnie. No oczywiście możecie stosować samodzielnie. Nikt nie mówi, że musicie stosować te filtry pod makijaż. Ja przetestowałam je na różne sposoby w takim codziennym życiu bez makijażu i w takim codziennym życiu z delikatnym makijażem kilka razy pod mocny podkład. Pod podkład od marki Estée Lauder Double Wear i też bardzo fajnie się sprawdziły. Lecimy dalej. Zapach. Każdy z tych produktów posiada identyczną nutę zapachową i ona mi się kojarzy z taką gumą balonową, naprawdę. Jest taka słodka, dziewczęca, przyjemna. Ten zapach też bardzo szybko ulatnia się ze skóry, zwłaszcza jeśli wykonacie później makijaż. No ale w związku z tym, że właśnie mamy tutaj zapach w tych produktach, na tym powiedziała, że to jest zapach, który już spotkałam w innych kosmetykach od marki Nakomi, więc jeśli będziecie mieć styczność z tymi filtrami lub na nie się zdecydujecie, a znacie już markę Nakomi, korzystacie z niej, to na pewno rozpoznacie ten charakterystyczny zapach. Mi on absolutnie nie przeszkadza, jest całkiem przyjemny, szybko się ulatnia ze skóry, ale producent zaleca, żeby nie nakładać tych filtrów w okolicy oczu, żeby omijać okolice oczu. Podejrzewam, może być to związane z tym, że mamy tutaj zapachy. A jak wiecie, zapachy w przypadku skór wrażliwych, oczu wrażliwych, mogą wywoływać podrażnienie lub też łzawienie. Więc warto stosować się do zaleceń producenta i przy aplikacji tych filtrów po prostu zwyczajnie omijać okolice oczu. No dobrze, to teraz już wiecie, co te filtry mają wspólnego. To teraz przejdziemy do ich składów i różnic między nimi. Bo tak, jak zwrócicie uwagę, marka informuje nas o tym, że mamy tak różową wersję Basic, czyli taką, która będzie nawilżała, która będzie idealna dla skór suchych, która będzie no po prostu takim fajnym, nawilżającym filtrem dziennym, czyli taką wersją Basic.
Mamy również wersję niebieską, czyli wersję City, która ma szersze spektrum, jeśli chodzi o ochronę. I też jest to taki krem o podobnej konsystencji, miejski, lekki, wodoodporny, fotostabilny i tak dalej. Czyli taki można by było powiedzieć do stosowania w mieście, ale niekoniecznie, bo tak naprawdę miejski nie oznacza, że musicie go stosować tylko i wyłącznie w mieście, możecie go stosować wszędzie, tak na dobrą sprawę. I mamy jeszcze krem w wersji Holiday, co można by było pomyśleć, że jest to taka wersja na wakacje, a tak na dobrą sprawę jest to również krem, który będzie działał podobnie jak te wcześniejsze, czyli też będzie dawał nam ochronę, ale dodatkowo ma być to krem przeciwstarzeniowy. No dobra. I zacznijmy sobie może właśnie od tego. Zobaczymy, co tutaj takiego mamy w składzie ciekawego, w co marka tutaj zainwestowała i dlaczego mamy tutaj właśnie wersję Holiday przeciwzmarszczkową. No dobrze, moi drodzy, to zaczynamy. Jako pierwszy mamy oczywiście wodę, mamy w składzie nowoczesny filtr organiczny, glicerynę, ekstrakt z bakterii gram ujemnych, emolienty, dużą ilość tych emolientów, olej z oliwek, dwutlenek tytanu, olej z pasiflory, cztery formy kwasu hialuronowego, ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z maczy, olej sojowy, witaminę E, argininę, konserwanty, zapach oraz substancje, które tworzą formułę właśnie tego preparatu. Jeśli zerkniecie sobie na opakowanie, to tutaj mamy również informacje, jak i w opisie, że marka zainwestowała, wprowadziła do składu jakiś taki właśnie nową, fajną kompozycję, jakiś taki ciekawy składnik. Co to takiego jest? Otóż jest to kompleks, który otrzymujemy na bazie enzymu ekstraktu z bakterii gram ujemnych. Stosuje się go w stężeniach do 3%. Jest to taki kompleks, który regeneruje komórki skóry, które są uszkodzone promieniowaniem, stymuluje również ochronę lipidów w skórze. Bardzo fajna sprawa. Dodatkowo mamy tutaj oczywiście te cztery formy kwasu hialuronowego, które będą dawały działanie silnie nawilżające, zewnętrzne, wewnętrzne. Mamy również ten ekstrakt z zielonej herbaty, jak wiemy, jest to ekstrakt właśnie taki o działaniu przeciwzmarszczkowym, antyoksydant, bardzo fajna sprawa. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze dużą ilość emolientów, czyli tak jak powiedziałam, będziemy mieć to działanie okluzyjne, ale też działanie nawilżające. No i mamy filtry. Filtr nowoczesny, organiczny, o szerokim spektrum działania, bardzo fajny filtr. A także mamy ten olej z oliwek, który będzie działał regenerująco na skórę. Mamy również olej z pasiflory, który będzie działał przeciwstarzeniowo, ale olej z pasiflory jest też substancją o działaniu antyoksydacyjnym, czyli wymiata wolne rodniki. Także powiem Wam, mimo tego, że skład jest dosyć bogaty, jest on naprawdę bardzo przyjemny. Mamy te substancje nawilżające, na których nam zależy, substancje promieniochronne, mamy substancje przeciwzmarszczkowe. Bardzo fajnie pomyślany skład, bardzo fajnie przygotowany. Ok, no to teraz już wiecie, co znajduje się w wersji Holiday. To teraz lecimy z kolejną wersją. A mianowicie mamy tutaj wersję Basic. Wersję Basic w różowym opakowaniu, czyli działanie nawilżające. Skoro działanie nawilżające, to powinno być dużo substancji właśnie w ten sposób działających. Tutaj mamy informacje od marki, że mamy olej z oliwek, że mamy ten olej z pasiflory, no i mamy jeszcze dodatkowo chemii skwalan w takiej bardzo ciekawej kompozycji, zaraz Wam powiem co to takiego, ale zwróćmy uwagę od początku, co mamy właśnie w INSI. I w INSI znajdziemy właśnie ten organiczny filtr nowej generacji. Mamy glicerynę, mamy dużą ilość emolientów, mamy olej z oliwek, dwutlenek tytanu, olej z pasiflory, cztery różne formy kwasu hialuronowego, olej sojowy, witaminę E, ekstrakt z zielonej herbaty, argininę, konserwanty, zapachy i substancje tworzące formułę. Jak widzicie, bardzo podobne składy. Czyli znowu mamy te cztery formy kwasu hialuronowego, będzie działanie nawilżające. Mamy również emolienty, dużą ilość emolientów, czyli znowu działanie okluzyjne, nawilżające. Ten sam filtr. Bardzo podobne substancje tworzące formułę, zapachy, konserwanty. Mamy oczywiście ten olej z oliwek i mamy olej z pasiflory. A o co chodzi tak naprawdę z tym chemiskwalanem? Moi drodzy, przeglądając sobie różnego rodzaju publikacje w internecie, żeby znaleźć, o co tak naprawdę chodzi z tym kompleksem, z tą substancją, co to takiego jest, doczytałam,
że jest to bardzo nowoczesny emolient, naturalny, w bardzo ciekawy sposób pozyskiwany i co więcej, jest to świetna alternatywa dla silikonów i innych substancji kontrowersyjnych i tą właśnie substancję coraz większa ilość producentów tworzących kosmetyki naturalne zaczyna wprowadzać, ponieważ on daje bardzo podobny efekt jak silikony, bardzo ładnie zachowuje się na skórze, jest emolientem, który nie ma działania komedogennego, czyli nie powoduje powstawania zaskórników, bardzo ładnie się go zmywa też ze skóry, ładnie pracuje, daje ten efekt takiego wygładzenia, ale przy tym jest naturalny i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Także widzicie, znowu mamy podobne działanie, troszeczkę inny kompleks, troszeczkę inne substancje aktywne, ale mimo wszystko rozbudowany skład i naprawdę bardzo dobry. I na koniec zostawiłam wersję City, czyli wersję niebieską i zdradzę Wam, że jest ona moją ulubioną wersją. Między innymi właśnie ze względu na to, co ma w składzie. I tutaj uwaga, znajdziemy. Znowu ten nowoczesny filtr organiczny, znowu mamy glicerynę, dużą ilość emolientów, olej z oliwek, dwutlenek tytanu, olej z pasiflory, ale mamy tutaj ekstrakt z liści, z owoców brzoskwini, mamy cztery formy kwasu hialuronowego, mamy ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z borówki, olej sojowy, witaminę E, glukonolakton, argininę, zapachy, konserwanty i substancje tworzące formułę. Teraz już pewnie część z Was będzie wiedziała, dlaczego jest to filtr, który najbardziej mi się spodobał. No między innymi właśnie ze względu na to, że mamy tutaj więcej substancji aktywnych, ale mamy też jedną z moich ulubionych substancji aktywnych, świetny antyoksydant, czyli glukonolakton. Ale oprócz tego marka informuje nas, że znowu mamy tutaj właśnie ten ekstrakt z liści brzoskwini o bardzo fajnym działaniu. Mamy ten ekstrakt z zielonej herbaty, ekstrakt z maczy, dodatkowe właśnie te substancje aktywne i to też sprawia, że ten produkt będzie właśnie idealny dla osób, które żyją w takich warunkach miejskich, gdzie jest większe zanieczyszczenie powietrza, środowiska, nie większe promieniowanie, bo promieniowanie na całej naszej kuli ziemskiej jest identyczne, ale chodzi tutaj przede wszystkim o to, że jest to filtr skierowany do osób, które mają styczność z większymi uszkodzeniami naszej skóry, z tym większym zanieczyszczeniem, ze smogiem, zanieczyszczeniem powietrza, być może też wody. To zdecydowanie będzie dla Was najlepszy filtr. Ale właśnie przez to, że marka zastosowała ten ekstrakt z liści brzoskwini, mamy tutaj działanie antypollution, czyli to, o czym właśnie Wam już powiedziałam. Mamy też działanie przeciwzapalne, przeciwutleniające i jest to fantastyczna substancja, która chroni komórki skóry przed uszkodzeniami. Jak dla mnie bomba. Dodajmy do tego jeszcze cztery formy kwasu hialuronowego, czyli to intensywne nawilżanie. Dodajmy do tego jeszcze ten olej z oliwek. Dodajmy ten przeciwutleniacz, jakim jest glukonolakton. Dodajmy do tego jeszcze ekstrakt właśnie z herbaty, ekstrakt z maczy. Czego chcieć więcej? W cenie do 40 zł. Całkiem fajny zapach, całkiem fajna konsystencja. Trzeba się co prawda nauczyć pracować z takim filtrem, ale jest do przeżycia, super skład, no jak dla mnie bomba. No to czas na podsumowanie i taką moją ogólną opinię na temat tych produktów. Powiem Wam tak, uważam, że najfajniej te filtry sprawdzą się w przypadku skór suchych, normalnych, odwodnionych, poszarzałych, skór dojrzałych i troszkę nawet skór mieszanych, ale tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, trzeba nauczyć się pracować z tą konsystencją. Trzeba ją dobrze rozcierać na skórze, nie należy od razu wykonywać makijażu, tylko trochę sobie poczekać, aż ten produkt się wchłonie, bo on się wchłania. Wchłania się stopniowo, nie pozostawia na skórze żadnej tłustej warstwy, takiej lepkiej warstwy, absolutnie nie. Jeśli odczekacie trochę przed wykonaniem makijażu, zobaczycie, że on będzie naprawdę na skórze bardzo ładnie wyglądał. Ja w przypadku mojej skóry mieszanej nie zauważyłam, żeby te filtry powodowały jeszcze mocniejszy efekt błyszczenia się skóry w strefie T. Nie. Absolutnie nic takiego się u mnie nie pojawiło.
Nie mogę Wam potwierdzić, czy te filtry chronią, dlatego że to nie jest taka prosta sprawa, jeśli chodzi o ochronę i trzeba było poczekać kilka dobrych lat, stosując zawsze tego typu filtr, taki filtr, żeby dopiero ocenić, czy rzeczywiście ta ochrona się pojawiła. Natomiast ja będę Was zachęcać, zawsze będę Was zachęcać do tego, że filtr w pielęgnacji powinien być. Tutaj macie coś za około 40 zł. No można by było troszeczkę zmienić te opakowania, byłoby super. Nuta zapachowa jak najbardziej tak. Można by było troszeczkę jeszcze popracować nad konsystencją, żeby ona była jeszcze lżejsza. Konsystencja jest lekka, ale żeby ona była bardziej w formie takiej emulsji, albo przynajmniej jedna z wersji tego filtra była właśnie w takiej opcji bardzo lekkiej, bo wtedy świetnie taka formuła, taka konsystencja sprawdziłaby się w przypadku skór tłustych, więc jak najbardziej tak. Natomiast czy są jakieś tutaj minusy tych filtrów? No powiem Wam, że tak na dobrą sprawę nie ma tutaj jakiegoś wielkiego minusa. Ani mnie nie podrażniły, ani nie powodowały zaczerwienienia. Oczywiście omijałam okolice oczu, żeby też nie doszło do uzawienia moich wrażliwych oczu, więc stosowałam się do zaleceń producenta, nakładałam filtry tak jak należy, w takiej ilości jak należy i naprawdę powiem Wam, że dobrze się u mnie sprawdziły. Pojemność 50 ml jak najbardziej tak. Składy moim zdaniem są super, nie mam im tak naprawdę nic więcej do zarzucenia i gdybym ja miała Wam polecić jeden z nich, taki mój naj, no to już wiecie, że byłaby to zdecydowanie wersja City, ze względu na te właśnie antyoksydanty i większą ilość substancji aktywnych, które się w nim znajdują. Ja jako osoba, która już jest prawie przed 40, lubię takie preparaty, które no, mają więcej tych substancji aktywnych. Na pewno taki filtr, ten filtr może zastąpić Wam krem dzienny, czyli ten, który nakładacie w porannej pielęgnacji. Możecie spokojnie nałożyć go na serum. Jeśli natomiast będziecie odczuwać, że to jest dla Was za mało, posiadacie no właśnie skórę bardzo przesuszoną, bardzo taką odwodnioną, no to oczywiście warto sobie pod filtr nałożyć krem. Pamiętajcie, że filtr jest ostatnim krokiem Waszej pielęgnacji przed wykonaniem makijażu, czyli tak naprawdę nie nakładacie go przed kremem dziennym, tylko nakładacie go już po kremie dziennym albo nakładacie go bezpośrednio po serum. Ja uważam, że to są bardzo dobre produkty, w dobrej cenie, więc tak naprawdę wybór należy już do Was i decyzja należy do Was. Wiecie, jaka jest moja opinia, no i myślę, że tym akcentem możemy się pożegnać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, pa!